Archanioł Boży Gabriele, posłany do Panny Maryi, z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k niej. Zdrowaś Marjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna strzemięźliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysokości, napełniony boskiej mądrości, rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwsza Panno miła. Naraz łaszła z temu Pana, oto poczniesz Jego Syna. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Oczekujemy Zbawiciela Świata, który przemieni ciała nasze śmiertelne w chwalebne. Przeto żyjmy trzeźwo, pobożnie i sprawiedliwie, oczekując nadziei chwały przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Niebiosa spuśćcie z rosą sprawiedliwego. Ziemię otwórz się i wydaj Zbawcę naszego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Boże, który uradowałeś świat przez łaskawe przyjście Syna Twego, użyj na łaski swoje, abyśmy się przygotowali na nie przez godną pokutę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, powielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Witam się na kolejnych naszych roratach. Dzisiaj już po raz który? Liczymy szybko, które dzisiaj mamy roraty. A? Dziesiąte jeszcze nie? Jeszcze nie? Ósme, bardzo dobrze. Pięć w zeszłym tygodniu i dzisiaj mamy trzecie w tym tygodniu. Więc ósme już nasze roratnie spotkanie pod przewodnictwem kogo? Kto nas prowadzi? Święty? Święty Joachim, dziadek
Pana Jezusa, Tata Maryi. No właśnie, On jest takim szczególnym naszym przewodnikiem, który jest z nami, który prowadzi nas przez cały Stary Testament, przez różne postaci Starego Testamentu, które powoli poznajemy, a które czegoś zawsze nas uczą. Uczą miłości Pana Boga, słuchania Pana Boga, tego, żeby mieć otwarte serce dla innych, żeby z innymi dzielić się tym, co mamy. Wiele innych rzeczy jeszcze te postaci nam będą nas uczyły. Otwórzmy zatem nasze serca właśnie na te szczególne słowa, na te szczególne nauki, które dzisiaj właśnie też z tych naszych rorad będą płynęły. A na początku tej mszy świętej chcemy oddać Panu Bogu różne nasze intencje, a więc te różne sprawy, które w swoich sercach nosimy. Ja w sposób szczególny owoce tej najświętszej ofiary składam, prosząc o dar nieba dla świętej pamięci Piotra Szykrzniana w pierwszą rocznicę jego śmierci. Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny. Spraw, aby wspomagało nas stawiennictwo dziewicy, której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. To usiądźmy i z uwagą wysłuchajmy słowa, które Pan Bóg do nas dzisiaj kieruje. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Z kim moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał, mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy, ten, który w szykach prowadzi ich wojsko. Wszystkie je woła po imieniu. Pod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt ich nie wymknie. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przed Boga pominięte. Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc młodzieńczy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskają siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Oto Słowo Boże. Chwalej i błogosław duszo moja Pana. Chwale i błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwale i błogosław duszo moja Pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwale i błogosław duszo moja Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Chwalę i błogosław, duszo moja Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla duszy waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. No, zapraszam tutaj dzieciaki do przodu. Sobie powiemy za chwilę o kolejnej naszej postaci. Coś nas trochę ubyło, widzę. No, musimy chyba się coraz więcej modlić, żeby nas raczej było więcej. Ale cieszymy się oczywiście wszystkimi, którzy są. No właśnie, kolejne postaci nam towarzyszą. Wczoraj kogo poznaliście? Kogo wam ksiądz Łukasz opisał? Kto pamięta? Dwie postacie były na literkę B. Jeden i drugi miał. Literkę B. Baranek? No. Balak i Balaam. Pamiętacie coś z wczoraj? No właśnie, był taki prorok Balaam, którego król Balak poprosił, żeby co zrobił? Przeklął Izraelitów, no bo mieli przejść przez jego kraj. Bał się, że no ten kraj podbiją, nie? Zabiorą mu władzę. No, Balaam na polecenie Pana Boga nie przeklął Izraela, tylko pobłogosławił, żeby bezpiecznie dotarł do, gdzie wędrowali Izraelici 40 lat. Gdzie to wędrowali? Do jakiej ziemi? Obiecanej. Pamiętamy takie wyrażenie? Ziemia obiecana. Jak żeśmy przy Mojżeszu byli w poniedziałek, no to pamiętamy, wyszli z Egiptu, 40 lat sobie szli. Oczywiście nie cały czas szli, czy te 40 lat. Oczywiście z przerwami. Aż w końcu właśnie doszli do ziemi obiecanej, czyli do ziemi Kanaan. No i tam, jak już dotarli, no to co? Osiedlili się. Czyli zaczęli budować miasta, różne miejscowości, wioski, a w tych miastach różne sanktuaria i ołtarze. Bo wiedzieli, że właśnie Panu Bogu zawdzięczają wszystko, co mają. Tą ziemię, w której teraz mieszkają, to, że ta ziemia rodzi dla nich owoce, rośliny, że mają jedzenie, są
bezpieczni. No i w różnych miastach zakładali właśnie sanktuaria, świątynie i tam składali Panu Bogu ofiary. I w jednej z takich świątyń, gdzie była Arka Przymierza, czyli Arka to taka skrzynia, w której były przechowywane tablice przykazań, pracował, czy można powiedzieć, służył prorok Heli, czy kapłan Heli. I do tej świątyni pewnego dnia przyszła Anna. Anna była bardzo smutna, bo nie mogła mieć dzieci. I bardzo Pana Boga prosiła. Panie Boże, składam Ci obietnicę. Jeżeli obdarzysz mnie potomkiem, jeżeli będę miała syna, to oddam Ci go na wyłączną służbę. No i Pan Bóg, jak myślicie, wysłuchał jej prośby, czy nie wysłuchał? Wysłuchał. Bardzo dobrze, wysłuchał. Po jakimś czasie Anna właśnie urodziła syna i nadała mu imię Samuel. To znaczy wyproszony u Pana Boga, czy dar od Pana Boga. No i jak Samuel trochę dorósł, oddała go właśnie na służbę do tej świątyni, gdzie był kapłan Heli. To był bardzo częsty zwyczaj w tamtych czasach, że właśnie rodzice oddawali, może być na wychowanie, na służbę swoje dzieci, właśnie takie już trochę podrośnięte, do świątyni, żeby tam się też uczyły i służyły Panu Bogu. No i właśnie Samuel nie był takim, można być jednym z pierwszych, którzy tam służyli, ale został wybrany przez Pana Boga do tego, żeby pełnić ważną misję jako prorok. A jak się to zaczęło? No właśnie, Samuel spał w miejscu, gdzie przebywała, gdzie była położona Arka Przymierza. I pewnej nocy, kiedy spał, usłyszał, że ktoś go woła. Samuelu, Samuelu. No, wstał, co nie? No bo usłyszał, że ktoś go woła i pomyślał, że to Heli go woła. No to pyk, stał i szybciutko do swojego nauczyciela poleciał i właśnie mówi: no jestem, przecież mnie przed chwilą wołałeś. No, o. Nie wołał. O, ktoś tu wie, zna tą historię. No właśnie, Heli się trochę zdziwił. No przecież cię nie wołałem. Idź znowu spać. No to Samuel poszedł. Ale za chwilę znowu ktoś woła: Samuelu, Samuelu. No to znowu Samuel zrywa się na nogi i leci do Helego. Heli znowu zdziwiony. No co ty tu znowu robisz? Czemu nie dajesz mi spać? Przecież cię nie wołałem. Idź znowu spać. No i trzeci raz. Samuel się kładzie spać. No i znowu słyszy: Samuelu, Samuelu. No, skoro ktoś woła, no to najbliżej jest Heli. No to Samuel idzie do Helego. No i Heli znowu zdziwiony, co nie? Że Samuel do niego przechodzi. Ale wtedy coś Helemu zaświtało w głowie. Kto wie co? Pan Bóg go woła. Bardzo dobrze, że ten głos, to wołanie, to głos Pana Boga. Że to Pan Bóg woła Samuela. I powiedział mu: idź, połóż się na swoje miejsce, ale jak usłyszysz, że ktoś cię woła, to powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. No i znowu Samuel wrócił na swoje miejsce, tam gdzie spał, no i po raz kolejny usłyszał wołanie: Samuelu, Samuelu. Ale już wiedział, że nie musi biec do Helego, tylko właśnie powiedział te słowa, które on mu podpowiedział. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. No i właśnie w taki sposób Samuel został takim szczególnie wybranym przez Pana Boga prorokiem. Czyli takim człowiekiem, który, można powiedzieć, mówił w imieniu kogo? Boga. Bardzo dobrze. Mówił w imieniu Pana Boga. To, co Pan Bóg mu polecił mówić, on przekazywał dalej. Czasami były to dobre wiadomości, a czasami niestety były też i złe. No i właśnie takie, można być pierwszą złą wiadomość jako prorok
musiał przekazać swojemu nauczycielowi, właśnie Helemu, temu, który go wychowywał, który był dla niego, no właśnie takim można być najlepszym nauczycielem, mistrzem. Heli miał dwóch synów, Hofniego i Pinchasa. To znowu kolejne dziwne imiona, nie? Dla nas raczej niespotykane, którzy też w tej świątyni, gdzie był Samuel, służyli. Mieli oni za zadanie składać Panu Bogu ofiary. Ale z tych rzeczy, które przynosili ludzie. Ale niestety oszukiwali. Czyli może być, ktoś przynosił kilogram mąki do tego, żeby właśnie złożyć z tego ofiarę Panu Bogu, a oni tylko trochę wysypywali na ołtarz, spalali, a resztę brali dla siebie, czyli oszukiwali. No i właśnie Samuel miał zadanie powiedzieć Helemu złą wiadomość, że właśnie za to, że oszukują, jego synowie no, nie będą już mogli pełnić służby jako kapłani. No to był wielki cios dla Helego. Właśnie, że jego synowie dopuszczali się takich oszustw. Że, można powiedzieć, próbowali oszukać przede wszystkim kogo? Boga. No właśnie, próbowali oszukać przede wszystkim Pana Boga. No i za to niestety spotkała ich kara. No właśnie, dzisiaj Samuel czego próbuje nas uczyć? Tego, żebyśmy... Myśleć. No, myśleć też, dobrze, ale też... Słuchać. Słuchać, a kogo przede wszystkim? Boga. Bardzo dobrze, słuchać Pana Boga. Samuel uczy nas słuchać Pana Boga, ale też słuchać innych. No właśnie, Samuel słuchał swojego mistrza, nauczyciela Helego. A więc też Samuel uczy nas słuchać innych, zwłaszcza starszych, czyli na przykład, kogo mamy się jeszcze słuchać? Rodziców. Bardzo dobrze. Kogo jeszcze? Dziadków. Wujków. Nauczycieli. Bardzo dobrze. Właśnie Pan Bóg. Kogoś jeszcze mamy się słuchać? Babci. Bardzo dobrze. No właśnie, mamy takich dużo osób, Pan Bóg stawia na naszej drodze, które chcą nas czegoś dobrego nauczyć, coś dobrego podpowiedzieć. To są właśnie rodzice, dziadkowie, nauczyciele, więc warto właśnie tak jak Samuel Helego się słuchał, żebyśmy my ich też się słuchali. Ale przede wszystkim mamy słuchać Pana Boga. I to jest dla nas lekcja na dzisiaj. OK? To dziękuję za dzisiaj. Wracamy na miejsca, a my powstańmy i do Pana Boga. Zanieśmy nasze prośby. My słuchamy Pana Boga, ale Pan Bóg też słucha naszych próśb. Dlatego z ufnością te prośby do Pana Boga zanieśmy. Módlmy się za biskupów, szczególnie za naszego biskupa Józefa, aby swoją postawą i pasterską gorliwością byli gwarantami jedności Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy troszczą się o ochronę Bożego stworzenia, aby swym przykładem uczyli nas, jak odpowiedzialnie korzystać z bogactw i darów naszej ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczestniczących w roratach, a więc za nas wszystkich tutaj obecnych, aby w naszych sercach gościła zawsze radość i nadzieja ponownego przyjścia Zbawiciela na świat. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, z naszych rodzin, za polecanego w tej mszy świętej pamięci Piotra Szykrznia w pierwszą rocznicę jego śmierci,
aby w niebie wraz ze świętymi mógł wpatrywać się w Boże oblicze. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój i ustanie wojny na Ukrainie. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, za całą naszą parafialną wspólnotę, abyśmy zawsze słuchali Pana Boga i wypełniali to, co On nam polecił. Ciebie prosimy. I wszyscy razem chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To możemy usiąść. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a w imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a w imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem. Z głębi serca dziś wołam, Maranata. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, na imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, na imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam, Maranata. Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, niech Duch Święty, który swoją mocą napełnił łono Najświętszej Dziewicy Maryi, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy. Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela dzieci i ubogich. Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich, uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń i usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Najlepszy Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami. Ofiarujemy go Tobie, a z nimi nas samych. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel ducha Twojej miłości wszystkim, którzy biorą udział w tej ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Józefem, z innymi biskupami i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy, i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli, o Piotrze, i przyjmij z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, i z wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśni chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić. Wszyscy podnosimy ręce i modlimy się wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami i z duchem twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Stany karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy go na wieki. Chrystus stany karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję przyjaciół.
wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden, zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża, każdy zamiar może zburzyć, który pychą mu ubliża. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. W mocy Jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego, wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu będzie. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu będzie. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu będzie. Alleluja, alleluja. Módlmy się. Panie nasz Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, okazuj nam zawsze Twoje miłosierdzie, abyśmy z wiarą oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, zostali zbawieni przez Jego wcielenie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. To zanim losowanie, to pół minutki usiądźmy, żeby przypomnieć sobie nasze zadanie domowe. Zwłaszcza jedno musimy sobie mocno przypomnieć i spróbować je wprowadzić jutro w czynne.
czyli spróbować kogoś ze sobą przyprowadzić. No właśnie, kto może jeszcze nie był na roratach, kto może był, a już zapomniał, że w tym tygodniu jeszcze też są roraty i w przyszłym, jeszcze następnym będą. No czasami się może zdarzyć, że komuś gdzieś tam umkło, że myślał, że może tylko w pierwszym tygodniu są roraty, a są cały czas, więc jutro staramy się kogoś ze sobą przyprowadzić, żeby nas było więcej. No i dwa zadania jeszcze dodatkowe. To, kto pamięta, ubieramy się na... jak? Na cebulkę, czyli cieplutko, żebyśmy nie zmarzli, żeby nikt z nas się nie rozchorował. I jak wrócimy, to co robimy? Coś ciepłego wypijamy, tak? Czyli na przykład ciepłą herbatkę z miotkiem, z cytrynką, albo z jakimś dobrym soczkiem malinowym, albo dobre, ciepłe kakałko. Tak, żeby się porządnie zagrzać, jak do naszych domów wrócimy. A dzisiaj takie dodatkowe zadanie, oprócz tego, że postaramy się jutro kogoś przyprowadzić, to dzisiaj, jak będziecie się wieczorem modlić przed snem, to poproście jeszcze właśnie, żeby było nas tu coraz więcej, okej? Taką szczególną prośbę do Pana Boga dzisiaj skierujmy wszyscy, nie tylko dzieci, ale też proszę o to młodzież, dorosłych, żeby nas tu na roratach było coraz więcej. Coraz więcej właśnie osób poznawało te biblijne postaci, uczyło się od nich, można być i czegoś nowego, czy pewne rzeczy sobie utrwaliło. Dzisiaj uczymy się od Samuela tego, żeby co robić? Słuchać kogo? Pana Boga i rodziców, dziadków, nauczycieli, tych, których Pan Bóg na naszej drodze stawia, bo chcą nam pomóc stawać się lepszymi. Więc to dzisiaj właśnie taka szczególna nauka od bohatera dzisiejszego naszego spotkania, czyli proroka Samuela. A teraz wylosujemy, do kogo powędruje na kolejny dzień nasz lampion. To dzisiaj ja sobie pozwolę wylosować. O, niewiele tych serduszek jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc ile szans jest? 20%, tak? Że ktoś zostanie wylosowany. Zamykam oczy. Mieszam. I mam takie serduszko. Zobaczymy, co to za dobry uczynek. Dziś pomogłem odkurzyć mieszkanie. A kto to zrobił? Konrad Mularczyk. Dobrze przeczytałem? Jest Konrad. Super. Gratuluję dobrego uczynku. Już. I na dzień wędruję lampią do ciebie. A jutro wraca i kolejna szansa na to, żeby właśnie wylosować. Ale żeby wylosować, to musimy pierw zrobić co? Dobry uczynek. No właśnie, później go na serduszku zapisać, podpisać się i tu do koszyka wrzucić. Jutro kolejne losowanie. A na to, żebyśmy bezpiecznie, zdrowo dotarli do naszych domów na cały jutrzejszy dzień, żebyśmy jutro się tu o 17 na roratach spotkali, niech nam teraz Pan Bóg pobłogosławi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Maranata, przyjdź Jezu Panie, z
Twej chwale do nas wejdź. Na ra ra ta, usłysz wołanie, gdy się wypełnią biedzi. Jak rosy chłód na spragniony grunt, jak dobry chleb na głodnego dłonie. Maranata, przyjdź Jezu Panie, swej chwale do nas zejdź. Maranata, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki.